Witajcie moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepco. Pamiętaj, jeżeli nie subskrybujesz kanału, możesz zrobić to teraz. I na początek mamy taką fajną kurteczkę za 50 zł. Zobaczcie, tu mamy taką naszywkę. Ma kieszonki, ściągacz w pasie. Od środka jest obszyta takim ciepłym materiałem. I tak wyglądają rękawki. Już pokażę Wam z tyłu. Ma również kaptur. I z tyłu jest troszeczkę dłuższa. Zobaczcie, jakie fajne. Naprawdę bardzo mi się podobają. To są hity gazetkowe. Wczoraj dopiero to wszystko weszło do Pepco. Bardzo fajnie wygląda. Tu mamy również w kolorze różowym. Jeszcze ma dodatkowo takie zatrzaski. To jest również taka sama. Jeszcze zobaczymy, czy od środka. A tu nie. Tak, tu jest taka sama, tak, bo tu już widzę. I tu mamy taką samą, tylko w kolorze różowym. Ale tu już jest inna. Zobaczcie. Tu ma już sznureczki. Poczekajcie, zaraz Wam pokażę, tylko na chwilę tam odwieszę. Ok. Ta jest jeszcze dodatkowo wodoodporna. 60 zł kosztuje. No, zobaczcie, jak są takie naklejki. Parasolka, to znaczy, że kurtka jest wodoodporna. Już Wam pokazuję. Rękaw, tu ma taki ściągacz. Ma sznureczki, jakby ktoś miał ochotę sobie ściągnąć w pasie. Kieszonki. I tu jeszcze dodatkowo ma takie zameczki. Zobaczcie, możecie sobie rozpiąć ten zameczek i ona będzie taka luźniejsza. Jest naprawdę cieniutka. Zerknijcie na to, ona jest naprawdę cienka. Poczekajcie, wywinę Wam kaptur. Jeszcze pokażę, jakim paseczkiem jest obszyty kaptur. Co tutaj jest takim paskiem. No i tak wygląda z tyłu. Myślę, że fajna. Dajcie znać, czy kupujecie sobie takie kurteczki. Następnie mamy sukienkę z nowej kolekcji. I sukieneczka kosztuje 40 zł. Tu mamy rękaw. Rękaw mamy 3/4. Już pokażę Wam, jak wygląda niżej. Jak widzicie, tutaj jest odcięta. I tu jest rozkoszowana. A tu niżej ma jeszcze taką falbankę. I z tyłu. Z tyłu u góry ma jeszcze taki guziczek. Dobra, pokażę Wam tutaj, jak już jest tam bluzeczkę. Podobne wzorki. Tu mamy rozmiar S akurat i kosztuje 20 zł. Powiem Wam, że jest bardzo fajna w dotyku. I rękaw również 3/4. Już Wam pokazuję tu niżej. Z przodu jest krótsza, z tyłu dłuższa. I jak zobaczycie na środku, to z tyłu ona jest przeszyta przez środek. Do samego dołu ma przeszycie. Ok, następna bluzka, która się prezentuje tak. Jest to z nowej kolekcji, już Wam mówię cenę. Cena to 20 zł. Od rozmiaru S do 3XL, więc naprawdę super, bo ona się jeszcze bardzo rozciąga. Zobaczcie, ja tutaj naciągam ten materiał i ona jest bardzo rozciągliwa. Na krótki rękaw. I już jedziemy do dołu. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Z przodu jest krótsza, z tyłu dłuższa i po bokach ma jeszcze dodatkowo takie wycięcia. Poczekajcie, trochę przesunę i Wam pokażę. O, zobaczcie. Także myślę, że będzie trochę większa i przez środek jest przyszyta. Nie, myślałam, że jest przyszyta. Nie jest. Tu mamy taką koszulę w kolorze fioletowym. Teraz te pastele wchodzą w modę. Dobra, pokażę Wam tutaj za 35 zł mamy koszulę. Tak wygląda rękawek na dwa guziczki. Jak widzicie, tutaj jest odcięta. Troszeczkę luźniejsza, z przodu krótsza, z tyłu dłuższa. Następna, również z nowej kolekcji, zielona. Już Wam tu pokażę ładnie, jak ona wygląda. Jest taka okrągła, delikatnie krótsza z przodu, delikatnie. I kosztuje 30 zł. Dodatkowo ma guziczek, jakby komuś się zgubił. I zobaczcie, możecie sobie tak podpiąć rękawy, ale również sobie je możecie puścić luźno, żeby były takie dłuższe. Dżinsy wsuwane. Ja bardzo lubię takie dżinsy. Nie wiem jak Wy, czy lubicie. 30 zł kosztują. I zobaczcie, one mają tutaj taką gumeczkę. Nie mają żadnych zameczków z tyłu kieszonki i one zwężają się ku dołowi. I bardzo fajny kolor. Bez kieszeni, jak widzicie, tak wyglądają. Następnie, zobaczcie, jakie hity, same hity wiszą. Niektórzy mówią kamizelki, niektórzy mówią bez rękawniki, ja mówię kamizelka. Zaraz zobaczymy, jaka jest cena. Tu na wieszaku wisi rozmiar S, więc możecie sobie zobaczyć mniej więcej, jak wygląda. Kosztuje 50 zł, jest od rozmiaru S do XL. I tu na górze, jak widzicie, jest obszyte takim paseczkiem z napisami. Chyba mówią na to lampasy, nie mam pojęcia. Dajcie znać, czy wiecie, czy to są właśnie te lampasy, czy to o to chodzi. Ma kieszenie, co jest bardzo ważne, myślę, że w takich kamizelkach. I pod spodem jest obszyta takim samym materiałem, jak z zewnątrz. Ma kaptur, więc myślę, że naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Ja tu widziałam tylko kolor khaki. Następnie mamy taką bluzeczkę w kwiaty, kolorowe. Dobra, rękawki ma takie bardzo cieniutkie. Tu ma guziczki. I kosztuje 30 zł. I zobaczymy, jak wygląda na dole. Na dole jest z przodu krótsza, z tyłu dłuższa i po boku jest tak wycięta. Jeszcze zobaczymy z tyłu. Z tyłu jeszcze troszeczkę ma takie przeszycia, żeby było luźniej na plecach. Także tak to wygląda. Ale jak ktoś nie lubi koloru niebieskiego, tylko bardziej lubi takie stonowane, to tutaj mamy w kolorze takiej, chyba można powiedzieć, zieleni. I jest taka sama, tylko zielona. I tu zobaczcie, jeszcze pokażę Wam również tych guziczków, tak nie widać z daleka. Ale one również tutaj są. Następnym produktem jest sukienka. Zobaczcie, jaka fajna, w kolorze khaki. Kosztuje 40 zł. Rękaw ma po prostu bez żadnych guziczków. Tu ma jeszcze, jak widzicie, takie przeszycia na piersiach. Pod piersiami się odcina i już jest troszeczkę taka rozkloszowana. Z tyłu ma guziczek, żeby było łatwiej ją ubrać. No i tak wygląda. Dajcie znać, czy lubicie chodzić w sukienkach. Ja bardzo lubię sukienki. Jak tylko jest ciepło, to albo spodenki, albo sukienki. Ok, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się, cześć!